Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj przedstawię Wam moje spostrzeżenia dotyczące spotkania Paris Saint-Germain kontra Manchester City. Od samego początku, jeżeli chodzi o tą parę, obstawiałem tak 50 na 50. Według mnie nie było żadnego faworyta. Po tym, jak właśnie City wygrali 2-1, no to już większe szanse awansować do następnej rundy mają podopieczni Guardioli. Ale zacznijmy od tego, że od samego początku wcale nie wskazywało na to, że to City wygrają to spotkanie. Ten mecz miał dwie różne połowy. Pierwsze 40 minut to moim zdaniem przewaga Paris Saint-Germain. Paryżanie grali szybko, pomysłowo, agresywnie i między innymi w początkowej fazie tego spotkania. Neymar miał swoje sytuacje, Florenzi także i w końcu podopieczni Pochettino udokumentowali tą swoją przewagę. Piękne dośrodkowanie Di Marii swoją drogą, to była 103. asysta Argentyńczyka, który w historii swoich występów zanotował 103. Verratti rozgrywał 344 spotkanie w barwach klubu z Paryża. Ale wracając do spotkania, Di Maria zagrywa pięknie, asystuje i no i Marquinhos strzela gola na 1-0. Wliczając poprzednią edycję Champions League i tą, no to Brazylijczyk strzelił piątego gola. W ten sposób stał się, jeżeli chodzi o obrońców, takim pierwszym zawodnikiem z tej pozycji, takim skutecznym jest zawodnikiem, który potrafił w dwóch edycjach Champions League strzelać tyle goli, jeżeli chodzi o pozycję obrońcy. Także Marquinhos, strzelając gola, wyrównał rekord, bo pamiętacie, jak w zeszłej edycji potrafił strzelać gole w ćwierćfinale, w półfinale, i w tej edycji tak samo strzela te bramki już w dwóch edycjach. Poprzednim razem takiej sztuki dokonał Antonio Griezmann, dwa razy potrafił, a najwięcej trzy razy z rzędu Cristiano Ronaldo potrafił właśnie trzy sezony z rzędu właśnie w fazie i w ćwierćfinałach i w półfinałach strzelał gole. Manchester City w tej pierwszej fazie spotkania był strasznie nieskuteczny. Foden miał przynajmniej dwie sytuacje, powinien strzelić gola, tak samo De Bruyne. Druga sprawa to jednak Paryżanie grali tą pierwszą połówkę fenomenalnie. Moim zdaniem uważam tak, że Manchesterowi City brakuje ewidentnie takiej typowej dziewiątki. Powoli Sergio Aguero odchodzi, Kuno Aguero już po tym sezonie pewnie opuści City. I taka dziewiątka, jakby gdyby podopieczni Guardioli mieli Roberta Lewandowskiego czy Benzemę, to mi się wydaje, że mogliby wygrywać spotkania większą ilością goli, bo przecież cały czas ta piłka w polu karnym lata, brzydko mówiąc, i brakuje takiego typowego snajpera dziewiątki, Benzemy i Lewandowskiego, którzy by wykorzystywali tę sytuację. No ale Guardiola przyzwyczaił nas do tego, że zawsze coś próbuje wymyślić i nie gra tą typową dziewiątką. Kiedyś Fabregas był takim zawodnikiem, gdy Guardiola prowadził FC Barcelonę, a tutaj mamy sytuację, że ten Gündogan, Foden czy właśnie De Bruyne, to oni są odpowiedzialni za strzelanie goli, czy także ten ciężar zdobywania bramek rozkłada się na wszystkich zawodników. No i wracając do tego spotkania, Guardiola po pierwszej połowie wyciągnął wnioski, swoim zawodnikom nakazał grać bardziej agresywnie, podejść pod rywali, grać prostopadłe podania, no i to od razu przyniosło efekty. No dalej byli nieskuteczni, De Bruyne nie strzelał, no ale te kilka minut, 64. i 71. minuta, no to te minuty
wstrząsnęły Paryżem, gdy ja odniosłem takie wrażenie, że gdy Paryżanie stracili tego pierwszego gola na 1-1, to wtedy w ich głowach podświadomie pojawił się już taki strach, że mogą przegrać to spotkanie i zresztą przegrali. Wenger, były trener Arsenalu w studiu piłkarskim, powiedział o tym, że właśnie to mogło zadziałać psychicznie na tych zawodników. Zresztą zobaczmy, w lidze francuskiej Paryżanie 8 spotkań już przegrali, cały czas biją się o zwycięstwo w Ligue 1 i to tak właśnie mówię, już widzieliśmy w tym sezonie w lidze francuskiej kilka takich spotkań, gdzie Paryżanie w dziwnych okolicznościach przegrywali, no coś jednak ich z tą psychiką jest. No i tak właśnie w tej 64 minucie De Bruyne zdobywa gola. No to była taka sytuacja, taki centrostrzał. Mi się wydaje się, że to było dośrodkowanie. Nikt do tego dośrodkowania nie dobiegł. Navas popełnia błąd. Mamy 1-1. No tym pamiętacie, jak w poprzednich spotkaniach, zarówno z Barceloną, czy z Bayernem Monachium, no to jednym z tych zawodników meczu bohaterem był Navas. Kostyrańczyk bronił wiele razy, dokonywał cudów w bramce. Tym razem popełnił błąd. No według tego piłkarskiego poszekadła, jeżeli chodzi o szczęście, suma szczęścia równa się zero. No i to właśnie to spotkanie przyniosło. Tym razem już Navas popełnił błąd, nie zagrał tak fenomenalnie. Ten właśnie błąd na bramce mógł podłamać podopiecznych Pochettino, no ale no, nie można za porażkę winić Kostyrańczyka, ponieważ w poprzednich spotkaniach dokonywał cudów. No taka jest rola bramkarza, że czasem golkiperzy popełniają błędy. No i potem mieliśmy rzut wolny. Mi się wydawało, że będzie strzelał De Bruyne albo Silva, a tutaj proszę bardzo, Mahrez strzela w 71 minucie. No to też dodaje takiego dodatkowego smaczku, bo Algerijczyk wychował się na przedmieściach Paryża, na Parc des Princes, stoi, strzela i strzela zwycięskiego gola. Potem od 75 minuty Paryżanie grali w dziesiątkę, ponieważ Senegalczyk faulował Gündogana, za co moim zdaniem no ewidentnie należała mu się ta czerwona kartka i w ten sposób Paryżanie przegrywają to spotkanie 2-1. Co mnie rozczarowało? No na pewno jestem rozczarowany grą Mbappé i Neymara. Właśnie uważam, że właśnie ten detal to był klucz do zwycięstwa. Właśnie City wygrali to spotkanie dzięki temu, że wyłączyli tych dwóch najgroźniejszych zawodników. Jeszcze Neymar w pierwszej połowie coś tam próbował robić, działać, ale Mbappé w ogóle wyłączony. Pamiętacie, jak w poprzednich spotkaniach, jak z Barceloną, z Bayernem Monachium strzelał gole, był tym graczem meczu, właśnie Mbappé, Navas, Neymar byli zawodnikami, gwiazdami, potrafili przechylić tą szalę zwycięstwa na stronę Paryżan. Tym razem właśnie Mbappé po raz pierwszy w historii swoich występów w Lidze Mistrzów nie zdobył bramki. Zarówno właśnie Barcelona, jak i Bayern Monachium nie powstrzymali Mbappé i to właśnie brawa, bo tak jak na przykład widzimy, jeżeli chodzi o tą rywalizację w tych parach półfinałowych, to Chelsea-Londyn tworzy zespół jako kolektyw. No, w Paryżu jest tak, że mamy właśnie do czynienia wielką drużyną. No, jest dużo tych zawodników, Di Maria, Mbappé, Navas, czy Verratti, ale jest dużo takich zawodników, którzy potrafią zagrać cudownie. No ale często właśnie tak bywa, że jeżeli w danym teamie uda się wyłączyć tych najlepszych zawodników, tak jak właśnie Mbappé i Neymar zostali wyłączeni, to może potem to wpłynąć na to, że jednak ta drużyna nie zwycięży. No i to był klucz do wygrania, że Mbappé i Neymar nie błyszczeli w dzisiejszym dniu. Też takim kluczowym momentem dla mnie było pojawienie się na boisku w drugiej połowie. Guardiola dokonał zmian. Zinchenko, który rozruszał ofensywną grę
z City, ale tak cały czas uważam, że jednak gdyby była ta nominalna dziewiątka Robert Lewandowski w Manchesterze City bądź Benzema, no to podopieczni Guardioli to spotkanie mogli już by rozstrzygnąć. Co prawda, wynik 2-1, jeżeli chodzi o rewanż, to jest Liga Mistrzów, to wszystko się może zdarzyć, ale tak mi się wydaje, że jeśli Guardiola nie przykombinuje w rewanżu, nie będzie znów chciał nas zaskoczyć, nie będzie chciał być wizjonerem, no to City powinni awansować do kolejnej rundy. Gdy spojrzymy na statystyki, to w historii drużyna, która w półfinale przegrywała spotkanie na własnym boisku, najczęściej odpadała z rywalizacji, nie była w stanie awansować do finału. Tylko 7% szans jest, jeżeli chodzi o możliwość awansu Paris Saint-Germain, ale to jest dalej możliwe, ponieważ no jednak Neymar i Mbappé mogą zagrać fenomenalnie. Z drugiej strony zatrzymać tą machinę City z Gündoganem, De Bruyne, Marezem, Fodenem może być ciężko i jednego jestem pewny, zapowiada się ciekawa rywalizacja. Gdy spojrzymy na, jeżeli chodzi o takie statystyczne pojedynki, gdy Guardiola i Pochettino razem mierzyli się, ci obaj trenerzy, to jednak częściej wygrywał Guardiola, bo na 19 spotkań aż 11 razy Guardiola pokonywał Pochettino. Argentyńczykowi udało się tylko 3 razy wygrać z Guardiolą. Tak spoglądam, czy podjąłem wszystkie tematy. Tak. No, mi to spotkanie się podobało. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. A, bohaterzy i antybohaterowie tego spotkania. No, dla mnie bohaterem jest Guardiola, który potrafił te główne punkty najlepszych zawodników, czyli Neymara, Mbappé, wyłączyć, potrafił zareagować w drugiej połowie. Tak jak zresztą Guardiola na konferencji, w wywiadzie pomeczowym powiedział, że od początku mieli założoną taktykę i cały czas to ją realizowali. Później w przerwie dokonał kilku korekt, zdecydował się podejść agresywnie, grać podaniami, poprawili skuteczność Anglicy i to spowodowało, że City wygrali. Choć z drugiej strony, jeżeli chodzi o gole, no to ten centrostrzał De Bruyne, czyli błąd Navas w tym spotkaniu moim takim właśnie antybohater. Jak poprzedni meczek był bohaterem, no to tutaj zdrzemnął się, nie pomógł. No i także jeszcze ten rzut wolny, co Mare strzela. To kuriozum dla mnie, w ogóle jakiś krokodylek. Tam mamy ten zawodnik Paryżan, kładzie się. Piłka, zawodnicy z muru skaczą, pojawia się szpara, no taka bramka, no w takiej fazie gry, w półfinale Champions League, no coś takiego, moi drodzy, nie powinno się zdarzyć. Jeżeli tak, bohater tego właśnie półfinału, tego spotkania, to dla mnie właśnie Guardiola, trener, który mimo przeciwności losu, bo City przegrywali, jednak potrafił odwrócić losy meczu. City na początku nie grali dobrze, ale zmiany i później poprawiona skuteczność spowodowały, że podopieczni Guardioli wygrali. Antybohaterem tego spotkania dla mnie Navas, no i Mbappé, który nie oddał po raz pierwszy w Lidze Mistrzów strzału. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczkach, lajkach. Jeśli chodzi o finał, to ja mam nadzieję, że jednak no, fajnie byłoby, gdyby City awansowali, ale z drugiej pary Chelsea-Real Madrid wolałbym jednak, żeby to Królewscy awansowali, no bo jednak nie chciałbym finału angielskiego. I gdy no, mamy Premier League, tam możemy oglądać pojedynki Manchester City, Chelsea, pewnie kibice Ligi Angielskiej marzą o takim finale, ale jak jest Liga Mistrzów, to ciekawie jest jednak, jak mierzą się dwa zespoły z różnych krajów. No ale po tych dwóch meczach bliżej awansu do kolejnej rundy jest City i tak samo Chelsea. Podopieczni Tuchela, którzy uzyskali remis w Hiszpanii, ale na razie za nami tak jakby pierwsza połowa.
po tych 90 minutach, no to w finale byśmy mieli City i Chelsea, Londyn. Ale mam nadzieję, że to się zmieni i będziemy mieli finał na przykład City Real Madrid albo Paris Saint-Germain Chelsea. No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Hej!